Hej, słuchajcie, inwestycja w kanał. Przyszła lampa i statyw, tak mi się wydaje. To przy Was open box. Ponieważ może przy tych lampach kamery nie będą skakać, jest taka niewielka szansa. A tym bardziej, że one są energooszczędne, więc co? Jesteśmy Fit Wege Chodakowska. Oszczędność dla środowiska i własnej kieszeni. Zresztą moja lampa jest już bardzo stara. Bardzo oszczędnie dla środowiska, sam papier. Pudła to my i tak zrobimy recykling. Faktura jest. No to chyba zaczęłam od lampy, czyli od takich rzeczy. O to chodziło właśnie. Pudła nam się przydadzą na rzeczy do sklepu, bo mamy do porozkładania różne oleje. No moment, to się wytnie. Dobra, to się wytnie. No i mamy lampę. Słuchajcie, to jest Tealet 260. Sama LEDowa lampa. Quadra Light. Tak, tak. Z bardzo prostym. Całym panelem takim. No. Jak działa? Ona jest chyba i na baterię, i na zasilacz. Mhm. I są dwie wersje. To jest też to później. To później. Upsi. Pękiewicz chyba uważał. Rzeczka tak. Pękiewicz chyba uważał, bo pani wie, co tam może być. Ja bym bardzo nawet uważała. Aha, tu są drobiazgi. Bo do tej lampy jest pilot. Pilot, tak jest. Zasilacz? Mhm. Coś jeszcze. Zasilacz. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o lampę. Kabel, ale to jest lampa LEDowa, więc siła, moc, potęga. Aha, i to jest ta nóżka. Przykrętełko. Do statywu. Przykrętełko do statywu. Uwaga na lampeczek, uwaga. Bardzo. Sama lampa. Tudum, tudum. Ba-bam. Jakie cudeńko, cieniutkie. Cudeńko, nie? No, na razie wziąłyśmy jedną, żeby w ogóle przetestować i zobaczyć, ale w porównaniu do mojej żarówy po prostu, to jest... To jest normalnie ten, ekran tabletu. Tak. Monitor, no większy, mały. No bo większy. Bo są różne takie tam. No, dobra piętnastka. Dobra piętnastka. A tego takiego zasilacza bateryjkowego tam nie ma? Nie, bo tu się bateryjki chyba wkłada. Albo się kupuje te. Ale się chyba kupuje te zasilaczki. No to nie ma. Osobne. Ja myślałam, że to jest w cenie. Nie. Bo no, na zdjęciu było. Będziesz pytać. Będziesz pytać i zobaczymy. A może tam nie ma nic? Jeszcze jednego pudełeczka w środku? Nie. Mhm. Także tu mamy lampowe rzeczy. Mhm. Fajnie jeszcze tutaj, nie, leciutkie, nic nie mam. Pyk, pyk. Wszystko musi być, wiecie, jak paseczki. Równo. I przyszedł nam zasilacz, więc jeszcze będziemy openboxować zasilacz. To pudło do zostawienia, to wiadomo. Open box, co, nie zasilacz. Nie? Statyw. Statyw, Boże. Chciałam powiedzieć. Przestraszam, ale statyw. Ogromne pudło. Nie widać cię. A, zaraz będzie widoczna. Uwaga na nożek. Pudło to nam się... To tam... Przydadzą. Nie ma problemu w tym domu. W tym domu z pudłami. Absolutnie nie ma. Gdyby ktoś chciał nauczyć się logistyki, jak mieć sklep na 36 metrach, polecam się. No i uważaj, tak kładziesz na tą lampę, tak? Na lampę? No. Jest taka mała. Dobra, co my mamy? Faktura. Wypełniacz. Dobra, to ja tym dobra, wiecie co, ja zrobię cięcie. Jesteśmy po pudłach. Po pudłach, do zasilacza się dobrałyśmy. Co ty z tym zasilaczem? Och, do tego. Statywu.
Pan polecił, że do tej lampy w miarę dobre. Mam nadzieję, a wszystkie te lampowe statywy mają to do siebie, że te cholerne nóżki. Bo tu musi wejść w środek, nie? Tak, i to jest ten... tutaj coś jak parasolek, coś. No właśnie, jak parasolek, Pewnie już do góry, to na dół. Oj, mi się tu głowa ci ocięłam chwilkowo. Excuse me. Mamy to. I raz okokąt prosty. No być. No, najbardziej stabilny. Się nauczyliśmy. Jeszcze okulary. Nie ma lekko tutaj. Dobra. Trzeba by to było jakoś. Rozkminiamy i już wracamy za chwilę. Dobra, robimy vloga bez. Znaczy jesteśmy na kamerze, tak? Po prostu, żeby wam pokazać. Poczekajcie, jeszcze może powiększę. Weź, powiększ. Sorry, ja się będę świeciła, jestem, nie ma makijażowej w ogóle, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tak jest bez lampy. I teraz uwaga. O. I widać. Stała się światłość. Będzie widać moje turbopigmenty i różne inne rzeczy. Oczywiście możemy się bawić, tylko niech ja ustawienia zapamiętam. Dobra. Możemy zrobić siebie całkiem na przykład ciemną. No, pilota mam. Tak, ale to jest bez sensu. Natomiast może być bardzo duża jasność, która jest do kitu. Ja mam tą lampę ustawioną na 50%. A teraz już lecimy, słuchajcie, w setę. Już mnie oczy bolą. Ale może być taka jasność, że można robić. No, wiesz, wyraźność na pewno. Zobacz, tylko to. W aparacie jeszcze ładnie przetwarza. No. Incepcja. Incepcja, no, tak. Ale jest. 50% jest przynajmniej przy dziennym świetle, chciałam powiedzieć, bo tak siedzimy. Na dzień dzisiejszy oczekajcie nam. Jest ok. To jest tak, jak miałaś ustawione. Tak, a teraz jedziemy tak. Jedziemy w kontrapunkt chłodny. I jedziemy w kontrapunkt ciepły. Tu jestem czerwona, to jest też nieźle, po prostu nie jestem normalna, ale mogę sobie zmieniać jasno i ciemno, w sensie, ale 4700 tutaj ustaliłam, że sobie pomiędzy. No, że tak to lampa wygląda i zobaczcie. Znikam. No, różnica jest. No daj spokój. Myk. Pojawiam się i znikam. O czym my mówimy? O czym mówimy? No, naprawdę. Dobra. Żeby nie było. Tak wygląda. Tak wygląda lampa. No. Proszę bardzo. Takie małe co nieco. Dokładnie. I już nie żarówki wielkie. Tak. Już nie parasole. Niestety, wszystko idzie. Został czarny parasol, będę miała do... Mam gdzieś czarne parasole, a propos gotyckich tych różnych ważnych. Dobra. No dobra. Dobra. To nara. No hej. To są fajne parametry. Jakby ktoś chciał. Ciekawostki. No. Pokażę wam fantastyczne rzeczy, jakie dostałam od jednorożców. Przede wszystkim zeszyt i jeszcze na dodatek. Proszę bardzo, uspokajające cekiny. Nie będzie pateli. Będę stawiała na tym karty i będę się uspokajała. Zeszyt bardzo dobrze zrobiony, bo różne cekinowe widziałam. Kratka. Mamy jeszcze tą. No. No powiedzcie, zakładeczkę. Piękny jest. Cudowny. Czekajcie, może zapalę lampy, bo ja teraz już mam, posiadam. Jestem po prostu posiadaczem lampy. I będzie lepiej widać. I słuchajcie, drugi zeszycik, który jest bardzo fajny. W środku w zeszyciku mam mnóstwo naklejek. To jest od różnych jednorożców, nie wszystko od jednego. Mam na przykład śliczne naklejki jednorożcowe. Proszę bardzo. Istnieją. Potem mam śliczne naklejki jednorożcowe. No to wszystko zużyję.
Potem mam przepiękne łapacze snów. Bardzo ładne są, podobają mi się niewiarygodnie. Piórka, które są lekko wystające, takie piórko zawsze ładnie wygląda. Motylki. Ołaj, też super. I jeszcze jednorożce i tęcze i normalnie kopytka. Zeszyt jest o tyle fajny, że jest na takich gumkach tu w środku. I jeden taki wkład jest kratkowy, a drugi wkład jest w linię. No, taka sprytna. I ta okładka jest super. A ja się zastanawiałam, bo teraz mi się właśnie kończy śpiewnik dla dzieciaków. Jaki zeszyt wziąć? Proszę bardzo. I przepyszne Bubble Unicorny. Już ze dwa opakowania zażarłyśmy, tak było. To pójdzie do pudełki wstydu. Żelki. To będą moje, bo Dorota nie lubi tych kwaśnych, ja lubię. Pudełki wstydu. Tu do pudełki wstydu pójdą groszeczki. Aż długo nie przetrzymają, orzeszkowe. Jakieś złote będą chyba, Golden Eggs. Ty, może na te na święta, zamiast zazierać, to jakąś decoration się zrobi. Tutaj takie czekoladki paprykowo-słodkie. Proszę bardzo. Mam jeszcze z czekoladek śliczne, bardzo ładne motylki. Dwie czekolady, które się lekko połamały, ale to nie ujmuje im na pewno smaku. Także to na pewno. Jajcy i misiaczki. Proszę, miś Freudę. Piękne trzy motylkowe świeczunie. I jeszcze dostałam maseczki. O, mój upominek dla pani. Nie maseczki, tylko kremy. No, do buzi. Niwełki. I dostałyśmy razem z Bławatkiem do wyboru. Przywieszony masz. To sobie potem przebitkę zrobisz może. A ja mam taki turkusowy, śliczny dzyndzelek. A Bławatek ma różowy, także to na pewno. I tyle chyba z takich rzeczy, co dostałam. Natomiast byłam w Pepco. Kupiłam sobie te spinacze pastelowe. W zasadzie to mi chodziło o te duże najbardziej. Cała reszta po prostu jest, ale to też się przyda. To na pewno. Kupiłam sobie, teraz przecież się zbliża sezon picia. Sezon letni. Będziemy mrozić mroziki. Kupiłam serduszkowy, ala lód i cytruski. Proszę bardzo. No są po 4 zł, to naprawdę można to... Tu ci rzucę, poczekaj, nie wystrasz się. Kupiłam do palenia świec intencyjnych tą. Taką, proszę. Zaraz sól wsypę i będzie dobrze wyglądało. Oprócz tego podkładki, tutaj, żeby postawić podgrzewacze, bo one często są bardzo gorące po prostu. A to jest... Nie powinno ciepło przez to przejść. I słuchajcie, okulary nie mogłam się zdecydować na kolor. Kształt mają taki sam, jest mi w nich dosyć dobrze. Ale... Ray-Bany. Dobra, nie śmiejemy się. To ja. Czarne i fioletowe. Oprócz tego piżamki, ale co ja Wam będę pokazywała? No, zwyczajne koszulki, takie już na krótki rękawek. Jedna jest niebieska, jedna jest różowa i jedne spodenki do tej niebieskiej, w razie by jednak zimno w tyłek było. O, takież zakupy poczyniłam.
Jesteśmy u Grzegorza i wreszcie uraczę się serduszkami, na które ja już poluję od miesięcy i nigdy nie mogłam zrobić. Także serduszka na topie. Chyba vlog się zadziewa. Chyba się vlog zadziewa, tak jest. Hello! Jest pani bardzo dobrym specjalistą, to, czy trzeba w to wierzyć? No, czy trzeba to wymyśleć, to znaczy wiedzieć to. To nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy o tym. A faktycznie ta różnica pomiędzy wiedzą a boję się może być blokadą. No bo żadne czarne magie, żadne takie. Pani wchodzi w bardzo mądrych kartach, a być może nie umie pani tego nie przekazać, bo pani pewnie świetnie tam się prezentuje, ale energetycznie jest niepasownie, bo pani w to nie wierzy, a to trzeba po prostu wiedzieć. To tylko tyle. Żadnej czarnej magii tu nie ma. Koty śpią, vlogi się robią. Taki malutki. Malutki. Dobrze, mamy diagnozę strun energetycznych dla pani Karoliny. Dobrze, tak o. O nie, ja. Ja tam nie wiem. Kuty mogą kraść wahadło. Dobra, kanały energii ochronnej. Właśnie mamy vlog. O, a widać twoje ręce, bardzo fajnie. Obiektyw aparatu. Dobrze. Więzi rodzinne z rodzicami. Przodkowie po linii krwi żyjące od strony matki. Ukryci wrogowie, się zatrzymało. Z nieznajomymi tłum. Ze zwierzętami byłymi, nie chcę iść dalej. Obietnice i zobowiązania. Duchy. A reszta okej. Okay. To jest fajne, bo tak idziesz i tak chcesz przesunąć rękę. Nie możesz. Uwielbiam to. Tak się wchodzi do pani wróżki, jak ma dni z klientami. Pomiędzy dalej nawija na klawiaturze. Dlatego cały czas jest praca i praca i praca. Work, work, work. Tak zwany pomiędzyczas. Pomiędzyczas. Wszyscy się pytają, kiedy coś robisz. W międzyczasie. W międzyczasie. O, tu mailiki na szybko. Kotek towarzyszy. Co to jest w ogóle? Kotek oczywiście z długopisem. Kitulek. Oddasz długopis? Co? Czy nie? Nie, trzymaj. Tak. Tu jest małe ciamkonko. Jakby nikt nie myślał, że tylko hrabina tylko je na programach. Poza programami też. Też wciąkam. No dobrze, o, już następny przyszedł. Jeden odpisany, dwa przyszłe. Tak. I tak co robisz? Długopis ci się schował? Oddawaj mi mój długopis. Dawaj. Dawaj. O, wzięła, widzisz? Nie. Witam, pan, robi pani rytuał na miłość z krwi, podobno jest najmocniejszy. Słabizna ludowa. Jak już robić, to pobawić się przyzywanie demonów. Ale nie, nie robię. Pozdrawiam. Hrabina nawet ostra jak brzytwa. No bo poza kadrem. Po prostu jestem taka wredna małpa. O, kawę. I czekam na klienta. Przykąska jest? Jest. Świeca się pali. No. To ja sobie tytuł. Idę. Odgruzowałam na ile? Tak zwany. Jupi, jupi. O, tak się to wygląda. Kuku. Ja was też pozdrawiam. Pu, pu, pu. Wiosna w łasku się budzi.
Zobaczcie, ktoś tu się czai na ławce. Zamiast odbierać maile, to zobaczcie, kto tu jest. Ha? Wróżka zębuszka, jedno kartuszka. Odpoczywa, resetuje się na ryneczku. Jeszcze czekamy na fontannę, co by poudawała nam trochę bryzę. No ale jeszcze nie ma póki co. Dzień dobry, pani Anna. Czy pani pracuje na YouTubie? Ciągle. Zrobiła sobie pani jakąś przerwę tu? Trzeba się testować, za ładna pogoda, żeby w domu siedzieć, jak jest godzina przerwy, to trzeba wyjść i pomyśleć, co można zjeść. To jest to. Za dużo, kebab za dużo, zabiegatka. Czyli tak zwane smaczki nie wiadomo na co. Nie ma tej budki z frytkami, które były najlepsze na świecie. Tak, były dobre. W tym kubełeczku takie no, dobre coś. No. Tak. Trzeba będzie się zadowolić za pytanie. Zrobimy. No, ale jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Powdychamy. Nie powiem, że jodu, bo tu nie ma jodu. O, ale z jaką miną. No, bo nie, pani, nie ma jodu. Wszędzie jest. Tak. W Wiedynie. Nie, spoko. Nie jest źle. Nie, głaseczku. Zero przemysłu. Mhm. Popatrzcie, jak tu spokojnie. Zobaczcie, to jest godzina tutaj... 15. Zero ludzi. Nic. Cisza. Spokój. Ja tu już chwilę jestem, ale ja tu chyba tylko raz widziałam jakiegoś takiego nawianego pana. Tu się nic... złego nie dzieje. Złego nie jest. Tylko karty. Zło i spalanie. No dobra, to my sobie jeszcze chwilę posiedzimy. No, idziemy na to. Idziemy. No coś smacznego. Pani, ładną torebkę. O, paczka, czyli wróżka dostałam? Wróżka dostałam, w torebce się zmieściło. Tak. Z pozdrowieniami wiosennymi. Ha, ha, ha.